Od samego rana trwa montaż. Na fantastycznym biurku. Piękne biurko. Kocyk też masz fajny. Nikoś bierze się za odkurzanie. Odkurzacz się naładował. To możesz odkurzać, nie? Nikuś. Ale nie bierz się za ładowarkę, już jest okej. Po co komu zabawki, Nikoś, co? Po co komu zabawki? Tak. Najlepsza zabawka na świecie. Kabel. Oczywiście pod nadzorem. Pod nadzorem, bo Nikoś wciska w gniazdka. Przynajmniej próbuję, zawsze zabieramy. No i łóżeczko, tak, Nikuś? Masz przepiękną ławeczkę, siedzisko. A nawet przez chwilę było autkiem. Robił brum brum, ale no nie udało mi się chyba nagrać. Nie zdążyłam. Ojej. Ale nic tu nie dotykamy. A zobacz, a kto tutaj taki pięknusi jest? Kto tutaj taki pięknusi? Jeszcze tylko podnieść stół. Nikosiek? I gotowe. Planowałam tutaj rozkładać takie jasno-beżowe kocyki, żeby się materace nie brudziły. No ale niestety te kocyki, tak samo jak te poduszki, zaraz będą jeszcze bardziej rozwalone. Więc no nie zdaję to egzaminu. Trudno, będziemy dawać materacę częściej chyba do prania, bo a to soczek spadnie, a to drzemik spadnie. Na bieżąco się to wyciera, ale wiadomo, tkanina to tkanina, trzeba porządnie wyprać. Zostaw, tak? Teraz tak. Teraz tutaj mamy też kapę. Nie nagrywaj mnie. Nie mogę nagrywać mojego syna. To pokażę tutaj kącik piękny. Mamy fajniaka, a jednak nagrywać. Nie. Mamy fajniaka. Tak, Olo? Nie. A powiedz, jakiego chciałeś fajniaka? Chciałeś drzewko, co? Nie było. Ale słoneczko jest ładniejsze, moim zdaniem. Ustaliliśmy, że zbieramy na jednego. A drugi to tak przy okazji. Jak się uda, to się uda. Jak się nie uda, to się nie uda. Tych maskotek wystarczająco w domu. Tutaj mamy pościel. Tak. Krzesełko. Fantastyczne to krzesełko jest. To już pokazywał Sławek. No i to robi robotę tutaj. I ręczniki sobie suszę dookoła, tak zaczepiam. Bluzę od plamiacz wzięłam. Nikoś się wybrudził soczkiem porzeczkowym. I zobaczymy, czy ten odplamiacz da radę. Jeszcze fajny patent. Pojemniki Ariela. Idealne tutaj. I tutaj mamy drobne rzeczy. Patrycja, gdzie idziemy? Coś ty wynalazła. Wodospad najwyższy w Bieszczadach. Najwyższy? Niby 8 metrów pisali. No i mamy taką drogę. Patty czytała, że normalnie z wózkiem można śmiało atakować, także atakujemy. Teraz troszeczkę pod kureczkę. Chodź, przygotowany i lecimy. Ono tak wygląda, że Olo nam daje popalić. Wszystko mu nie pasuje. Że trzeba iść, że jest błoto, że on chce to, on chce tamto. Przynajmniej na razie Nikoś jeszcze nie miał przy nam tutaj, że coś mu nie pasuje. Czekaj, Olo. Co, Olo, warto było? Warto było? Ale nie, ja muszę trzymać. Oluś, ja muszę cię trzymać. Nie. To idziemy na górę. No to daj rączkę.
Nie wpadnie nam tam. Wybuch planety. Syn się bawi, to i rodzice zadowoleni. Mam synakę, mam wyłupach. Jak szybko zasuwa. Ale tak nie widać. A taka duża jest. A tutaj nasz niedoszły kemping, na którym mieliśmy stać, ale tej pani recepcji mówiła, że mają nieutwardzony. No wiosną, latem jest luz. A tutaj jak przez ostatnie kilka dni padało, to pani mówi, że to nieutwardzone, że lepiej, żeby nie próbować. Ola chce tutaj zobaczyć. Prosimy o zachowanie czystości. Altanka, drzewko przygotowane, zatwarnica, odhaczone. Ciekawe, czy jakiegoś żubra dojrzymy, co? Ja to muszę mieć to rolne, tylko sobie nie widzę za bardzo. Wszyscy idą na te żubry? Teraz widokowy i piękne żubry. Jeszcze niedawno chciałeś sam mówić do kamery. Oczywiście nie obyło się bez kolejnych awarii. Mikuś do muzyki. Jaki szczęśliwy. Sufit nagrywa. W warunkach myjemy dzieci po ciemku, z latarką i w brodziku. Woda jest, nic nie widać, bo nie mamy światła. Znaczy mamy latarkę taką. No i tylko te światło taką wspominało. Zaraz oczu się będzie kupało.